Dobra, zobaczmy tam stanowisko. No i część druga. 33-31. Odnośnie. Reporter. Stanowski prześwietla. No troszkę Stanowskiemu tam za skórę znalazł, no nie? Za często o nim mówił. Trzeba ukraść, jak to mówią. No właśnie. Powiedz mi, czy ci nie wstyd? Czy ci nie wstyd do tego, że wykorzystujesz rozwiązanie prawne, które służy do tego, żeby ludzie w krytycznym momencie dali sobie radę, że ty wykorzystujesz do tego, żeby po prostu nie spłacać długów, które mógłbyś spłacić? Bo ja uważam, że mógłbyś. Uważam, że aż takim golasem nie jesteś. Mimo, że masz na to stempelek. No, skoro on taki golas, no to za co on lata? Z YouTube'a nic nie ma? No wątpię. Podawanie ci ręki to jest co najmniej kontrowersyjna sprawa. Tak, ja na zobaczę sobie, jak powiedziałeś, ale było słowo. Nie, nie podawaj mi ręki, jak mnie nazywasz. Nie podaj ręki teraz. Jeździsz Porsche Macanem. Masz na ręce Breitlinga. Masz apartament za granicą. Ma apartament za granicą, kurwa. Masz drogie ciuchy. W kółko jesteś na wakacjach. Walczysz we free fightach, gdzie są dobre stawki. I ty idziesz po upadłość konsumencką, tak jak ludzie, którzy nic nie mają. Którzy się po prostu stoczyli. To jest niewiarygodne. To jest niewiarygodne, jak bardzo trzeba nie mieć honoru, by coś takiego wymyśleć. I jak bardzo trzeba być naiwny, by myśleć, że to się jeszcze w długim terminie obroni. Ty sobie żarty z nas wszystkich robisz? Nagrywasz jeszcze filmik i opowiadasz, że a twoje długi to nie są do osób fizycznych, tylko do banku czy do jakiejś tam instytucji. Ja wiem, ty bank traktujesz jako miejsce... A bank to co? Skąd oni biorą pieniądze od ludzi? ...się napada z książeczką sfałszowaną wojskową w ręku, żeby coś wyłudzić. A instytucje, kto by się tym przejmował? My mamy za to wszystko płacić? Za swoje długi? My mamy je spłacać? My do ZUS-u mamy płacić, a ty masz nie płacić? Ty masz się rozbijać luksusowym samochodem po mieście, bo ci się nie chce płacić swoich długów? Powiedz mi, jak to jest. Złożyłeś wniosek o upadłość konsumencką w czerwcu 2023 roku. Od tamtej pory nie mogłeś realizować swoich zobowiązań, nie mogłeś nic płacić? To dlaczego w grudniu 2023 roku kupiłeś 60 tysięcy akcji firmy Happy Pack za 12 tysięcy złotych? Kilka miesięcy po tym, jak zgłosiłeś się do sądu, że upadł. 12 koło? A i tak miałeś 12 koła na taką fanaberię. I miesiąc później sąd przyklepał twoje bankructwo. Wiedział o tej transakcji, czy nie wiedział? Więc powiedz mi, czy twoja no dobra, upadłość jest prawdziwa, czy to jest cwaniackie zagranie, żeby poszły tym górę? Razem kogoś innego zrobić w konia? Co? Zyskał na tym? Instytucje jakieś tam. Żeby się wykpić ze swoich zobowiązań. Powiedz mi, jesteś bankrutem, czy jesteś znowu cwaniakiem? No teraz tak, w momencie, kiedy masz pieniądze w tych akcjach, no to ty masz w tych akcjach, to tak jakbyś ich nie miał. Możesz co najwyżej, to tak jak masz jakieś akcje firmy, no nie? I chcesz wziąć kredyt, no to dajesz zastaw te akcje, no nie? Tej firmy swojej. I bierzesz kredyt, a kredyt już taki w banku, to już nie jest opodatkowany. Masz żywą gotówkę. A to już blisko oszusta. To jest obrzydliwe. Obrzydliwe. Ty potrafiłeś się chwalić, że kupiłeś bilety na jakąś galę za 2000 zł. Patrzcie, mam 2000. MMA. Kupiłem bilety VIP. To było głośno, tym się chwaliłeś. A po cichutku biegłeś? Wysoki sądzie, czy ja mógłbym stempelek, że jestem golasem, że nic nie mam, że jestem bankrutem? Chujem jesteś nie bankrutem! Ale teraz tak, odkąd ogłoszono twoją upadłość, to już żaden komornik do ciebie się dobrać nie może. Jak miałeś jeszcze jakieś długi, które nie są tu wpisane, bo kto wie, czy wszystkie są wpisane, to teraz już jest problem. Już tak łatwo odzyskać pieniędzy od ciebie nie będzie. Nie ma bata, że sąd tego nie widzi. Nie ma takiego bata. Dobrze ci poszło, na początku tej historii nie ma bata, że sąd i syndyk to klepną. No nie wiem. Przykro mi, zweryfikujesz te słowa. Polskie sądy to będziesz musiał składać wszystko i komornicy do ciebie wrócą. Swoją drogą to jest jednak paradoks, że kupujesz akcję spółki, która zajmuje się konkurencyjną działalnością dla Poczty Polskiej, namawiasz do tego, żeby to robić, nagrywasz filmiki, gdzie mówisz, że ta Poczta Polska to w ogóle co to jest, jakieś głupie książki sprzedają, do niczego się to nie nadaje. No Poczta Polska do niczego się nie nadaje. Ty wyobrażasz sobie, że oni chcą robić pocztomaty? Ty czaisz, gościu? Poczta, która ma skrzynki w każdym bloku, w domu, pocztomaty chcą robić, rozumiesz? Bo im się nie chce awizo do skrzynki wrzucić, to teraz będziesz musiał do pocztomatu iść, do Biedronki, żeby tam znaleźć awizo, żeby zapierdzielać na pocztę. No kurwa, niedorzeczne, bo zobaczyli, no jak to, Inpost ma, DPD ma, no to my też musimy, no z duchem czasu. Wy macie skrzynki do cholery. Ale nie, oni wolą wrzucić awizo. I serio, ja się nie zdziwię. Będziesz chodzić do tych pocztomatów, nie daj Boże, Bóg nie istnieje, że to przejdzie, ludzie to, okej, okay, no spróbujmy. Wezmę pocztomat. Pocztomat wezmę, nie? Nie paczkomat, tylko pocztomat. Wchodzisz, otwierasz paczkę, otwiera się drzwi i kurwa awizo leży. Zobaczysz. Wspomnisz moje słowa.
wyrok za to, że okradłeś Pocztę Polską. No. Oni nawet nie dzwonią, ty. Możesz siedzieć cały dzień, jak ja gardzę Pocztą Polską. Możesz siedzieć cały dzień na dupie, w domu, czekać na zafajdaną paczkę. Jeden, drugi, trzeci dzień, a później się okazuje, że Awizo siedzi, no. To na pocztę, która jest, wiesz, najgorsza. Jeszcze bezczelny nawet, nie wiem, domofonem nie zadzwoni. Tylko jeśli już zadzwoni domofonem, to do kogoś innego, byle tylko nie zaiwaniać na górę, żeby ci coś dać. Bo musi, kurwa, Awizo, bo więc do ciebie nie zadzwoni. Najdroższa, wiesz, te baby... To pani najlepsza, to pani taka... Nie, idę potem czytać książki. Polska według Kaczyńskiego i przepisy siostry Marianny na 1000 sposobów na ziemniaka. Tak, te książki i tam gumy są wszystkie, ale generalnie zamiast na pocztę, która jest najwolniejsza, najdroższa, najgorsza, bo oni mają kartony i tam można pakować. I ta baba zawsze też ci, jakaby nie była, da ten plaster do doklejenia. Powiem ci, może ta poczta by lepiej funkcjonowała. Może by nie sprzedawała głupich książek. W dupę se wsadź swoją pocztę, od tego zacznijmy. To jest dinozaur zbędny. Ludzie jej nie okradali. No, ludzie może... nie okradali. Co ty, Stanowski, pieprzysz za bzdury? Czy ty słyszałeś ostatnio, że oni sobie uzurpowali, bo inaczej tego nie wiem, jak nazwać, żeby maile wysyłać, gościu? Płatne! Chyba za 5 milionów złotych, coś koło tego, o ile dobrze pamiętam. Rozumiesz? Bo oni maile muszą powysyłać. To przez takich jak ty, poczta wygląda tak, jak wygląda. Nie pomyślałeś nigdy o tym? Nie, no dokładnie, przez tak. Nie, przez idiotów rządzących, baranie. Nie zaświeciło ci się w głowie, że trochę głupio opowiadać o poczcie, jak mam wyrok za pocztę? Ile tam było? 72 tysiące złotych chyba, tak? Gratulacje. Poczta to ścierwo jest. Jak ja sobie pomyślę, o Jezus Maria, na pocztę trzeba iść, jakieś numerki. Zaraz jakaś baba, która wygląda, no nie wiem, tak jakby całe życie pali, jakby nigdy papierosa z buzi nie wyjęła. W okularach czy co, no nie wiem, jakaś taka stara, pomarszczona, czaga! Od razu mi się z takim czymś kojarzy. Akcję kupiłeś za 12 tylko, to ciągle jesteś do przodu. Jesteś więc starym recydywistą i świeżym bankrutem, albo starym recydywistą i świeżym oszustem, bo nie bankrutem. Mówiłem na początku, że nie będę się zajmował wszystkimi dramami szalonego reportera. Nie będę się zajmował tym, że coś na kogoś powiedział, a ktoś na niego coś powiedział i potem... Ale będzie mówić tylko sobie, tak? To albo tamto, to mam. Nie będę się tym zajmował. To nie jest w kręgu moich zainteresowań. Nie będę się powtarzał, że zbłaźniłeś się tym zdjęciem, bo to wszyscy napisali, tym zdjęciem, gdy szczerzyłeś uśmiech na tle... No i ja tam dupię mam. Też bym się szczerzył. ...zniszczonego bloku na Ukrainie. Gdy lansowałeś się tym, że za tobą stoi, jeszcze stoi blok, który został zaatakowany przez Rosjan. To było naprawdę obrzydliwe, ale tę historię większość z ludzi, którzy oglądają ten odcinek, zna. Nawet poszedłeś do Radia Z. Kasiu, Jezus Maria, no. Żeby się polansować tym, że pomagasz. Jezu, zdjęcie sobie zrobił. Po co ty tam w ogóle pojechałeś? Pojechałeś z... Zdjęcie zrobić. Dwa powody. Z kolegami. Z kolegami, pozdrawiam serdecznie. Z Marcinem z Częstochowy, który jeździł już tu raz. Marcin się w ogóle bardzo, bardzo, bardzo zaangażował. Wiesz, w ogóle mnie wojna została, sam wybuch wojny, mnie został w Tajlandii. Zresztą mieliśmy wtedy, jakby zaczął się nasz kontakt, prawda? Jak ja byłem w Tajlandii, mówiłem o turystach rosyjskich, jak oni tam nie są biedni. I tam mnie została wojna. Dlatego ja powiem szczerze, że nawet zastanawiam się nad skróceniem tych wakacji, bo właśnie wtedy mi było słabo się bawić. Tak powiem szczerze, że kurde, to są miesiące, przecież nie było takie, że ja też nie jestem święty Tomasz z Akwinu, chociaż mam takie samo imię, ani jakiś tam nie będę swojego życia poświęcał, no. Tylko żeby tutaj siedzieć i płakać, jeżeli bym Ukraina, miał. Biedna Ukraina, oj, oni tylko mają samych skorumpowanych ludzi tam, o, i tak mają Polskę za psa, a ty psie, Polaku, to musisz klękać przed swoim panem Ukraińcem, rozumiesz? Bo jakiś budynek, bo kurwa, koleś sobie przed jakimś budynkiem zrobił zdjęcie i się uśmiechnął. Jezus Mary, tragedia. Że na razie jeszcze nie mam jakby pomysłu na tą pomoc, więc bez sensu przerywać wakacje. Natomiast Marcin, bo nie chciałem powiedzieć, on w pierwszy dzień wojny, to jest gość, który ma tu swoje biznesy, który nie jest z zasady wolontariuszem. No nie, nigdy nawet nie tego nie robił. Ta wojna go tak ruszyła, myśmy się też poznali internetowo. On w pierwszy dzień wojny był własnym samochodem na granicy i kursował między granicą a... Ja, wiecie, czemu się zesrali jakieś durne zdjęcie? Bo to jest kurwa tak idiotyczne, tak niewarte uwagi, szczerze mówiąc. Po prostu ludzie lubią się bulwersować. Ludzie uwielbiają się oburzać, tak o, znajdą sobie jakikolwiek powód, żeby się oburzyć i pokazać, jacy to oni moralnie wyżej stoją. No. A Warszawa, Łodzi, czy kolejki wodzie? Jakieś durne zdjęcie, i tu ciągle szczypiają, o, tutaj nie fajnie, bo tam gdzieś ktoś stanął, bo tam pomnik wojenny, czy cokolwiek, tutaj, bo Holokaust, ojej, nie może zdjęcia takiego, jakiego chce, bo ojej, tragedia, bo się zesrają, wyrąbane. Nic, to wszystko jest gówno warte. Wiadomo, że ktoś jak lezie w takie miejsce, to właśnie robi takie zdjęcie po to, żeby kurwa było później głośno. Po to, żeby właśnie rozgłos sobie zrobić taką kontrowersją. Że wlazł gdzieś na pomnik, że zrobi sobie zdjęcie z uśmiechem, żeby ludzie kurwa gadali, no. A zamiast takie, okej, dobra, whatever.
I tylko dusisz w zarodku. Ale nie, 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 podsycamy. O, ja jestem oburzony. To ty, to wiesz jak to działa. To działa na tej zasadzie, że i wyobraź sobie, idziesz sobie parkiem, no nie? Ścieżką i na środku ścieżki widzisz kupę. I tak myśl sobie, prawie wdepnąłem. No kto mógł zostawić tę kupę? Jesteś wkurzony, no nie? I teraz i wyjmujesz telefon. Nagrywasz i mówisz, o zobaczcie, widzicie jakie gówno, nie no ktoś nie posprzątał, jestem oburzony tym gównem i dalej pokazujesz większej ilości ludzi jakieś gówno, żeby im dzień zepsuć, żeby zobaczyli się sobie to gówno i wiesz, i mówisz, o widzicie to gówno, ktoś nie sprzątnął gówna, o ja to potępiam, ja sprzątam, o patrzcie, spójrzcie z bliska, zobacz. 4K, zobacz jakie gówno, o, widzisz jakie gówno, zobacz, wezmę do ręki, o, zobacz jakie gówno, o, patrz, ja to gówno potępiam, no. Komedia. To ludzie przez pierwsze dni. W pierwszy dzień, dlatego go zaobserwowałem, zaczęliśmy rozmawiać i on już był któryś raz z darami, więc jakby się z nim skontaktowałem. Szkoda, tak sobie dzisiaj myślę, szkoda, że nie zdobyłeś się na totalną szczerość przed tą dziennikarką, ale ona by wytrzeszczyła nagle oczy, gdybyś wysunął jej całą prawdę. A cała prawda to by brzmiała mniej więcej tak. No słuchaj, ja to jestem taki Tomek, wielokrotny oszust, recydywista, złodziej. No jeżdżę na tę Ukrainę z takim moim kuplem, Marcinem. Marcin z kolei oskarżony o szefowanie grupie zbrojnej, handel bronią i handel narkotykami na wielką skalę. No i sobie we dwóch jeździmy tam pomagać i rozdawać dary. Ten mój kolega Marcin z Częstochowy, pseudonim Marcepan, może sobie o nim dużo poczytać w mediach. No to myślę, że jakby dziennikarka Radia Z usłyszała coś takiego, że zaprasza typa, żeby jej opowiedział, jak to jest pomagać na Ukrainie, on mówi, że no, sam jest przestępcą, ale ma jeszcze kolegę, który jest większym przestępcą i jeżdżą sobie we dwóch. No to by było dobre. To by siadło. Dlaczego tego nie powiedziałeś? Dlaczego powiedziałeś tylko, że jest taki Marcin? Dlaczego nie dałeś tej całej opowieści, kim jest ów Marcin? Przecież mogłeś. Co by ci Marcin zrobił? Przecież by cię nie chyba. To, że Marcin jedzie, to ten chłopak dostanie prosto z drogi. Także tak, 9. miesiąc ciąży, ona powiedziała, że chce tylko spokojnie urodzić, a jak on ją dostanie, będzie spokojna. I powiedziała, że nie urodzi, tylko się nie dostanie. Łezka słuchajcie, naprawdę, za się pokręci kobieta, miłość, połączenie, wojna, także słuchajcie, mamy przed sobą chłopaka. Tak ale wydaje mi się, że najlepiej to by było, gdybyś ty na tę Ukrainę w ogóle nie jeździł. Zresztą nie jestem pewien, czy aktualnie możesz. No bo chciałem się przeczytać takiego maila, którego dostałem. Napisał do mnie człowiek, przedstawił się kim jest, ale jakby pewnie nie chce być w tym filmie, więc dam mu spokój. Natomiast fragment tego maila. Jedna z ukraińskich brygad, z którą stale współpracujemy, miała przyjemność gościć, w cudzysłowie przyjemność gościć, pana Tomasza Matysiaka, wel szalonego reportera. Wiosną 2022 roku, podając się za wolontariusza, spotkał się z brygadą, z naszą znajomą brygadą. Naobiecywał pomocy, która oczywiście nigdy nie dotarła, ale to nie jest najgorsze. Wykorzystując zaufanie żołnierzy, Matysiak wrzucał relacje live na swoje media społecznościowe, zdradzając ukraińskie pozycje, czym de facto narażał ich na wrogi ostrzał. Na pozycjach nie można robić nawet zdjęć, nie mówiąc już o nadawaniu live. Media społecznościowe osób, które jeżdżą do Ukrainy, są pod ciągłą obserwacją rosyjskich służb. Dlatego nigdy nie robi się takich zdjęć, po prostu zagraża to życiu i zdrowiu żołnierzy. Znam przypadek, gdy ktoś wrzucił zdjęcie z wnętrza szpitala polowego. Takie szpitale znajdują się w opuszczonych sklepach czy magazynach. O, właśnie, czekaj, słuchaj. O, właśnie, teraz natchnął mnie Stanowski. Według mnie większym problemem jest, bo właśnie nie pomyślałem o tym, że on jak tam wolontariuszem jest, no to wiesz, no jest w jakimś miejscu, gdzie mogą być inni żołnierze i on robi sobie zdjęcie przy jakimś budynku. W dupie ten uśmiech. Ważne, że jeśli pójdzie gdzieś to dalej, służby państwa, które akurat prowadzi jakieś zbrojne akcje, zobaczą, o, tutaj są. Kojarzę to miejsce. Są ludzie, jest taki jeden koleś na YouTube, który jest w stanie cię znaleźć na mapie, w którym miejscu dokładnie stoisz, po liściach drzewa obok jakiegoś, że tak powiem, albo po trawie, nie wiem, no. Także z zewnątrz nie sposób się zorientować, że to placówka medyczna. Na jednej z zaimprowizowanych sal operacyjnych wisiał dość charakterystyczny zegar. Po wyglądzie tego zegara Rosjanie ustalili, gdzie znajdował się obiekt i zbombardowali go dronami. 6 lekarzy poniosło śmierć. To ja tu gadam, a to dobra, tu powiedział. 38 osób zostało rannych tylko dlatego, że ktoś rozpoznał na zdjęciu fragment zegara ściennego. Postępowanie Matysiaka, relacje live robione z ukrycia mogły doprowadzić do czyjejś śmierci. No właśnie o tym mówiłem, no, że to jest większy problem. No, jak Kasis powiedział to, co chciałem, to co wam powiedziałem. Mogłem
puścić parę sekund dalej. I bardzo możliwe, że doprowadziły. W jednej ze swoich relacji Matysiak umieścił zbliżenie na pociski artyleryjskie kalibru 155 mm. Na pociskach doskonale widoczne było oznaczenie producenta i kraju, z którego pochodziły. Problem w tym, że te pociski oficjalnie nie powinny się znajdować w Ukrainie, gdyż kraj, z którego pochodziły, ma przyjazne relacje z Federacją Rosyjską, a pociski sprzedawał Ukrainie po cichu. Zrobił się z tego dyplomatyczny skandal. Dowódca dywizjonu artylerii, który wpuścił Matysiaka w pobliżu tych pocisków, został wyrzucony ze stanowiska i ma postawione zarzuty karne, a sam Matysiak ma 3-letni zakaz wjazdu do Ukrainy. Oczywiście filmiki z pozycji zostały już usunięte z jego mediów społecznościowych po fali krytyki ze strony polskich korespondentów wojennych. Masz taki zakaz czy nie? Zweryfikujmy prawdziwość tego maila. To już jest słabe. To jest słabe, gościu. Nie masz tego zakazu, że to wszystko... To jest słabe, bo to kurwa teraz kraj tamten, wiesz, no jakby to powiedzieć, trochę problemów narobił, nie? Zdury, bo rzeczywiście oburzenie wśród polskich korespondentów wojennych... To już jest ostre, gościu. Powstał nawet taki tekst na wirtualnym. Ja pierdolę. Oh my god, jaki bezmyślny debil. Ale czego się spodziewać po kolesiu, który chciał kredyt wziąć na książeczkę wojskową, gdzie sobie kategorię A na D zmienił i zdolny napisał nie. Zdolny. Media. Dopisał na przykład Mateusz Lachowski tam mówił. Ostatnia rzecz, jakiej trzeba na tej wojnie, to nierzetelni dziennikarze, którzy robią z siebie idiotów. Zachowanie tego TikTokera oceniam bardzo negatywnie. Jak facet chce robić sobie jaja i prowadzić kontrowersyjną działalność, niech zajmuje się tym w Polsce, a nie w miejscu, gdzie codziennie zabija się ludzi. Tomasz Jędrychów. Tu trwa wojna, to nie jest miejsce, gdzie można sobie pozwolić na błędy. Nawet najbardziej szlachetne intencje, jak niesienie pomocy i organizowanie zbiórek, nie mogą stawiać na drugim planie bezpieczeństwa ludzi, którym się pomaga. Każdy, kto tu przybywa, wie, że trzeba brać pod uwagę życie ukraińskich żołnierzy. Z takich nagrań, jak to szalonego reportera, chętnie korzystają Rosjanie, którzy przeglądają wszystkie publikacje w sieci. Jeśli prosi się nas, by nie nagrywać, to tego nie robimy. Jeśli są miejsca, gdzie nie wolno chodzić, to tam się nie zapuszczamy. Influencer przeprosił i zapewniał, że nie zdawał sobie sprawy z tego, co zrobił. Jeśli było to szczere, należy to docenić. I jeszcze pani Karolina Baca-Pogorzelska. To turystyka wojenna i niestety jest więcej takich osób. Sytuacja w Ukrainie jest wciąż nośnym tematem. Dla influencerów wyjazd na wojnę to szansa, by w oczach swoich followersów stać się bohaterami. Po mojej interwencji usunął z Twittera nagranie, w którym chwalił się, że wchodzi z kamerą tam, gdzie nie wolno tego robić. Pokazał samochody bojowe i twarze wojskowych, czym sprowadza na nich duże niebezpieczeństwo. No. Widzom opowiadał, że jeśli żołnierze z jednostki specjalnej Kraken, z którymi miał się przemieszczać, dowiedzą się, że filmuje, to go zabiją. To nieodpowiedzialne. Więc ty może tam po prostu nie jeździ. Nie dość, że zrobiłeś z siebie pajaca. No. Nie dość, że pozowałeś w sposób skandaliczny. To jeszcze cię odstrzelał, jak tylko cię zobaczył. Nie dość, że na tych pozowanych zdjęciach w zasadzie reklamowałeś koszulki z własnego sklepu. Ranek, to jest słabe, jechać na Ukrainę, stanąć przed rozwalonym blokiem i reklamować koszulkę, którą samemu się produkuje. Więc nie dość, że to robiłeś. Pal licho. To tam pal licho z tym. Gorsze jest to, co było opisane z tym, że naraża ludzi. Kretynem to robiłeś. To jeszcze dodatkowo narażałeś życie ukraińskich żołnierzy. Ale ty jesteś uzależniony od lansu. Po prostu to cię kręci. Ty musisz cały czas być w centrum uwagi. Bo wiesz, słuchaj, gościu. Powiem coś takiego. Jeśli ja pójdę na jakieś losowe gruzy, gdzie no kupa gruzu jak kupa gruzu, chociaż no nie wiem, jeśli ktoś jest bardzo zdolniony, z dronu może poobserwować, gdzie te gruzy, czy jak to jest poukładane, no nie wiem, nie? Ale wiesz, stoisz kucnięty na kupce gruzu, no nie, czy coś, to takie whatever. Gorzej, jeśli narażasz czyjeś życie, że na przykład, o, ach, to tutaj jest, okej, okay, to... No nie? Ty idziesz na pogrzeb i piszesz na Twitterze do ludzi, jaką trzeba mieć sodę, żeby coś takiego napisać. Piszesz do ludzi, nie róbcie mi zdjęć, nie podchodźcie do mnie po zdjęcia pamiątkowe. Uszanujmy ofiarę. Ja nigdy nie widziałem, żeby popularny aktor coś takiego napisał. A co dopiero ty, jakiś smród internetowy. Nie podchodźcie do mnie. Poważnie coś takiego napisał? Nie po zdjęcia. Rany boskie, jaki to jest gejzer sobie. Kurwa, człowiek, on tak to napisał, jakby tam rzesza fanów na niego czekała na pogrzebie. Schowajmy telefony. Już nie muszę dodawać, że potem sam telefon wyjąłeś i zacząłeś robić zdjęcia. To w ogóle... No nie? Ja pierdolę, spodziewaj w pokoju. Oj, nie róbcie zdjęć. Dobra, ja zrobię. Nikt nie zrobił. Niewiarygodne. Po prostu niewiarygodne. Jezu, ale ten fragment znowu, to jest backup. Ale jak ktoś nagrywał pokaz mody na cmentarzu, to w zasadzie... Czego się spodziewać? Więc za co tak naprawdę... Pokaz mody na cmentarzu. Ej, słuchaj. Mi obciągano na cmentarzu, więc... Można byłoby... Cmentarz fajne miejsce. Przytulne. Nie ma ludzi. Docenię działalność szalonego reportera. Ja do końca nie wiem. Chciałbym teraz wyważyć trochę ten materiał. Chciałbym pokazać drugą stronę i chciałbym szczerze go za coś pochwalić. No ale za co? Podpowiedzcie mi, za co? Nawet za tę Ukrainę nie da się go pochwalić. Może intencje miał dobre, tylko zabrakło intelektu i wyczucia. Może, ale nie da się go za to pochwalić. Rzuca... codziennie, przy prawie codziennie w przestrzeń internetową jakieś swoje newsy, które się w ogóle nie sprawdzają, no to za to też go nie będziemy chwalić. Zaprasza gości, być może ciekawych gości do swojego programu. No to zaprosił przestępcę. Zaprosił przestępcę, który potem szantażował Buddę tego od samochodu. No i ten przestępca to chyba jeszcze głupszy od Matysiaka. No. Nagrał filmik, jak jedzie do Warszawy i powiedział: hej, słuchajcie, jadę teraz do Buddy,
I albo się dogadamy, że da mi pieniądze, albo się nie dogadamy, no i wtedy będę musiał upublicznić o nim pewne informacje. Ale to nie jest szantaż. No i pojechał i wiecie co, już nie wrócił, bo go zamknęli za szantaż. Ale to szalony reporter uwiarygodnił go w internecie, stworzył ten temat w internecie. Dmuchnął w żagle całej tej historii i nękaniu Burdy. To się u ciebie zaczęło, chłopie. U ciebie na twojej kanapie. Być może przez przypadek. Mam nadzieję, że przez przypadek. Że to nie jest powrót do starych jakichś tam twoich nawyków, że to już za tobą. Że po prostu zaprosiłeś sobie przestępcę i tak się nieszczęśliwie złożyło, że okazał się on szantażystą. No to inaczej, no zaprosiłeś sobie, bo nie wiem, był przestępcą wcześniej? Bo nie wiem, to mi się wydaje, że zaprosiłeś gościa i okazało się, że był szantażystą. Oczywiście Matysiak zaraz powie, że nagrywam ten film dlatego, że on nagrał o mnie. No i w sumie jest to prawda. No. Gdyby nie nagrał filmu o mnie, gdyby nie nakłamał na mój temat, to pewnie nie miałbym dość motywacji, żeby kopać w jego życiorysie. A nakłamał na mój temat, nagrywając film, w którym wykazał we własnym mniemaniu, że otrzymałem 720 tysięcy złotych od Prawa i Sprawiedliwości. To bzdura kompletna, człowieku, to jest taki farmazon. Otrzymałem to tuż przed przegranymi wyborami po to, żeby otworzyć kanał Zero, bo już wszyscy wiedzieli, że tu będzie potrzebna zmiana na rynku medialnym, więc PiS uznał, bierz stano te pieniądze i buduj nam partyjny kanał w internecie. To jest teoria, którą stworzył sobie w głowie Tomasz Matysiak, szalony reporter. Gdzie tam było 700 tysięcy ogólnie na jakąś tam kampanię, coś takiego, że różnym ludziom. Reporter szalony to w tym momencie już nie tylko ksywka. Ponad 720 tysięcy koło dostał Krzysztof Szlanowski z ministerstwa. Dostali 719 tysięcy złotych. Brał te pieniądze od rządu i tak dalej. Pieniądze na pewno poszły. Bierze 700 tysięcy od PiSu. Bierze pieniądze od PiSu, którego tak wychwala. Ale wszystko się łączy, wiesz, skoro wziąłeś pieniądze. Z tych pieniędzy, które otrzymał, rządowych czy też PiSowskich, no, PiSowskie pieniądze, no w październiku, we wrześniu zeszłego roku wziął pieniądze, minimum pół roku, potem jak ten Krzysztof Szlanowski wziął pieniądze, a tam 700 tysięcy, tup, dostali 720 koła. On bierze pieniądze od PiSu. Szlanowski dostał tyle. Dostaje ktoś 700 koła? Weźcie se. A te pieniądze poszły do Stanowskiego. Jest stado propisowski, do czego ma prawo. Ale już jak mu ten PiS daje pieniądze, to tak to inaczej wygląda. Z tego PiSu pośrednio dostajesz pieniądze. On dostawał pieniądze, wziął pieniądze za to. 720? Kurwa, nie mógł być złamie. 720 tysięcy. 720 tysięcy? Wziąłeś za to? Nie, to jest niesamowite, powiem ci. Tak, dokładnie. A zarabiasz miliony, człowieku. Dlaczego ty masz... 800 tysięcy zarobił. 800 tysięcy zarobił z YouTube'a w pierwszym miesiącu. Lepszy komentarz cały czas nadaje na stanu, że dostaje wypłat od PiS i konfy. A nie, ktoś, kto tych pieniędzy nie ma. Nie, no bo to jest logiczne, jeśli zaprosisz kogoś, jeśli ktoś zaprosi kogoś z partii, której nie lubisz, no to wziął pieniądze. Jeszcze 700 tysięcy jeszcze! Niestety, tak jak mówiłem, jest dwóch szalonych reporterów. Jeden jest dość bystry, wystarczająco inteligentny, żeby budować zdania złożone, żeby umieć sobie zamówić taksówkę, żeby nie zgubić się w metrze. Tak, to nie jest totalny kretyn pod tym względem. Ale jest też ten drugi szalony reporter, który jednak tym totalnym kretynem jest. Ten drugi niestety nie rozumie, co czyta. I pokazuje jakieś pismo, z którego wynika, że dom mediowy dostał 720 tysięcy złotych, żeby wykonać jakąś akcję. I ten dom mediowy wziął sobie prowizję. Nie wiem jaką, bo to nie moja sprawa. Później ten dom mediowy idzie do agencji, której zleca podwykonawstwo w jakimś tam zakresie. I ta agencja też sobie bierze. Nie wiem ile, bo to nie moja sprawa. I zatrudnionych zostaje kilka podmiotów, w tym dwa związane bezpośrednio ze mną. Kanał sportowy, gdzie miałem 22,5% udziałów i weszło.com, gdzie mam 55% udziałów, ale resztę ma moja żona, więc tak naprawdę okej, tu mam 100. I teraz warto zrobić to, czego szalony reporter robić nie umie. Mianowicie research. Wystarczy wpisać w Google słowa NASKI kanał sportowy i wówczas tak samo... wyskoczy piękny komunikat. I jest napisane tak. Od lipca trwa specjalna akcja informacyjna NASK.pip prowadzona w kanałach kanału sportowego i portalu Weszło dotycząca codziennych cyberzagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Już po pierwszym tygodniu współpracy materiały przygotowane w ramach akcji Oszust na Spalonym osiągnęły ponad 500 000 oglądalność. I dalej jest bla bla bla, wszystkie wymienione, gdzie będą, w jakich miejscach będą informacje, które NASK chce przekazać ludziom w ramach kampanii. Działania w tych dwóch redakcjach zostaną uzupełnione oświadczeniem influencerów newsowych Łukasza Boka, doktora z TikToka oraz Rewo, a także w serii materiałów Rewo. Na kanałach projektu Matura to Bzdura. Pierwszy spot akcji dostępny pod adresem bla bla bla. Rewo! I najciekawsze. Kampania informacyjna uruchomiona przez NASK Ministerstwo Cyfryzacji, Rewo, realizowana jest akcja informacyjna Oszust na Spalonym. To działania, które przedstawiają najczęściej występujące zagrożenia w sieci. Podzielone są na obszary tematyczne. Silne Rewo, pieniądze od PiSu bierze. Niebezpieczne załóżenie w mailach, fałszywe inwestycje w sieci oraz oszustwa na szybkie przelewy internetowe i inne. Kampania jest prowadzona w tradycyjnych mediach ogólnopolskich. Słuchaj tego, reporterze szalony. Kampania jest prowadzona w tradycyjnych mediach ogólnopolskich i lokalnych, radio, telewizja, prasa, a także w internecie oraz m.in. na dworcach, peronach i w pociągach. Kampania jest częściowo współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Planowany budżet na wszystkie działania zakładane od lipca do końca 2023 roku to 22 miliony złotych brutto. 22 miliony złotych. Mam nadzieję, że nadążasz, szalony reporterze. Cała kampania jest współfinansowana przez Unię Europejską i idą na nią 22 miliony złotych. Z czego media związane ze mną, nie moje, tylko związane ze mną, bo taki kanał sportowy, mój nawet nie był w 1/4, dostają
teraz posłuchaj uważnie, 309 400 zł. Czyli 1,4% wartości całej kampanii. Mogą być jakieś lekkie odchyły, jak zliczymy wszystkie brutto i netto. Nie chcę mi się tego robić, ale podałem ci prawdziwą cenę, której ty nie potrafiłeś sprawdzić. Bo ty nawet nie sprawdziłeś tego, o czym ja mówiłem ci głośno, bo tego nie ukrywałem, tak dużo. Że kontrakt z nami został zerwany przez NASK. 10 października, na 5 dni przed wyborami, NASK wypowiedział tę umowę z powodu głupich żartów, ich zdaniem głupich żartów, niestosownych, w programach, w porankach, w kanale sportowym. Oni wycofali się z tej współpracy. Czyli takie to były pieniądze od PiSu na start kanału Zero. Taki to był prezent, takie to było wciskanie mi łapówki, okay, że zerwali kontrakt, bo ktoś powiedział, może ja, może... Czyli generalnie 300 tysięcy na działalność z nim związaną, z czego no on by dostał powiedzmy 90 tysięcy. 80 tysięcy. No tak strzelam, bo jeszcze te weszło jego jest, tak? Bo tam nie wiem ile, bo to związany z nim. Jakieś rzeczy, gdzie weszło, kanał sportowy, 300 tysięcy, 300 na 4 plus jeszcze trochę więcej u niego, no nie? Z tym, że i tak się wycofali. Ktoś inny, jakieś głupie zdanie. To się w ogóle nie broni. To się w ogóle nie broni, ta twoja koncepcja. Generalnie nawet nie powąchał tych pieniędzy. Znaczy powąchał, ale zaśmierdziały. No. To wszystko, co wygadywałeś, to były bzdury. Uczestniczyliśmy w kampanii, która była kampanią informacyjną i miała pozytywny cel. Była ważną kampanią. Wszystkie media, które w tej kampanii uczestniczyły, a było ich bardzo wiele, brały za to pieniądze, bo sprzedawanie reklam nie jest za darmo. No. Nikt nie zmusi żadnego medium prywatnego, żeby emitowało państwowe reklamy, czy nagłaśniało państwowe akcje za darmo. To tak no nie działa. Właśnie. Gdybyś sobie wygooglował, to byś wiedział, że NASK prowadził przetarg na obsługę mediową. W 2023 roku, w marcu był ten przetarg, gdzie do wydania na media NASK miał Sigma Bis. 36 milionów kurwa. Złotych. Z tego na internet, na media NASK miał 36 milionów złotych. Z tego na internet... Czekaj, bo tutaj tak zapauzuje, ta linia trochę przeszkadza, nie? Ale to czekaj, weźmy, jak to zapauzować, żeby spowolnić na chwilę. Okej. Okay. Patrz. Naukowej akademickiej sieci komputerowej wyniki informacje wirtualnemedia.pl. Wśród nich są między innymi Sigma Bis, Evic Media i Media Group. Sigma Bis. 36 milionów. Sigma Bis. Gdzie do wydania na media NASK miał 36 milionów złotych. Z tego na internet 14 milionów złotych. Czyli około 2% z tego trafiło do kanałów w jakikolwiek sposób związanych ze mną. Nie wiem, może twoim zdaniem wszystko powinno trafić do Agory. Może 100% tam powinno iść. Albo wszystko do Onetu, albo wszystko do ciebie. Może tak, ale widocznie ktoś to widział inaczej. Więc realizowaliśmy świadczenia, które musieliśmy raportować. Musieliśmy je wykonywać. Wszystko jest dokładnie rozpisane. Punkt po punkcie jest rozpisane. Ale to tobie się wydaje, ty masz swoją teorię. PiS zapłacił Stanowskiemu 720 tysięcy. Wprawdzie nie Stanowskiemu, nie 720 tysięcy, nie PiS, ale poza tym no to super. Poza tym prawie wszystko ci się zgadza. Prawda, bo reszta też ci się nie zgadza. No. Ale kasa to jedno, ten program jest w ogóle niewiarygodny. Ja nie wiem, czy to jest jakiś remake głupiego i głupszego, skąd ci goście się wzięli. Goście, którzy przez grubo ponad godzinę są w stanie rozmawiać o tym, że niczego nie sprawdzili, niczego nie zweryfikowali, nic im się nie zgadza, ale wzajemnie się ze sobą oni zgadzają. To jest jedyne, co się zgadza. Oni ze sobą. Głupi no. I głupszy ze sobą się zgadzają, że wykryli nieprawdopodobny spisek i przestępstwo. Skandal prawdziwy. Mianowicie oni nie zdołali nawet sprawdzić, research mają nieprawdopodobny, dokopują się do jakichś pis, ale nie zdołali nawet sprawdzić, czy ta kampania była realizowana. Wręcz z tego programu można zrozumieć, że nie była. Że szukali, ale nie znaleźli. Jakoś nie doszukaliśmy się ani tych postów, ani tych, nie wiem, czy zostało zrealizowane to. Pieniądze na pewno poszły. Że oni mają przygotować tego TikToka, wysłać do nas, a nas bierze, otwiera szafę i chowa to do szafy. Dziękuję, nie musicie tego publikować. Czy o co chodzi? Bez publikacji to jest jedno. Pieniądze są kierowane nie do kanału sportowego, zmienione, że pieniądze idą do Krzysztofa Stanowskiego jako influencera, czy tam celebryty, czy twórcy cyfrowego, a ma opublikować, czy też nie, jak ty mówisz, na kanale sportowym. Więc teraz tak. On brał pieniądze, a publikował na kanale, który był tylko wspólnikiem, też to takie dziwne. I te publikacje w ogóle nastąpiły? Tworzy sobie... Jezu, jakie chowy tworzy. Mnie zastanawia, Krzysztof, chciałem powiedzieć, Tomku, jedna rzecz jeszcze. Jeden odcinek o Hate Parku na kanale sportowym tak. Jest dokładnie wymienione. Tak. A przecież miały być różne rzeczy. Miał być Hate Park z jakimś gościem z NASK-u.
Witam bardzo serdecznie. Kolejny Hyde Park, ale tym razem bardzo nietypowy. Takiego jeszcze nie było. Tematem dzisiejszego Hyde Parku będzie szeroko pojęta dezinformacja. A to dlatego, że kanał sportowy od jakiegoś czasu współpracuje w tej sprawie z NASK-iem, a więc taką instytucją w Polsce odpowiedzialną za walkę z dezinformacją. I dzisiaj moim gościem jest dyrektor z NASK-u. Nie z NASA, jak ma napisane na koszulce, tylko NASK. Miało coś być w porankach, ale w zasadzie nie wiadomo, czy było. Może my to tylko nagrywaliśmy i wysyłaliśmy tam do NASK-u, a oni to chowali do szuflady. To jest w ogóle kolejny odcinek waszego środowego cyklu pod tytułem, jak nazwaliście, Dzień dobry, tu oszust. I lada moment właśnie porozmawiamy sobie o deepfake'ach z Mateuszem Mrozkiem, ale zapraszając naszego gościa do studia, chciałbym, żebyście obejrzeli... Dobra, deepfake'i deepfake'ami. Jeśli chodzi o prawdziwe fake newsy, to wystarczy zerknąć, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, że na przykład jak był zamach na Trumpa, no to media mainstreamowa mówi, że Trump się przewrócił. Były głośne dźwięki. A, przewrócił się. Stracił równowagę. Gdzie było słychać odgłosy pęknięć. Tak, kurde, pisali, rozumiesz. No, a później Facebook już w ogóle poleciał po bandzie. No, Facebook już zaczyna usuwać posty pod przykrywką, że to jest fake, że generalnie nie miało miejsca, że nie doszło do żadnego zamachu. Rozumiesz, kurwa, to już w ogóle komedia. I abyście obejrzeli sobie jeszcze fragment programu Mazurek Stanowski, gdzie chłopaki też weszli w świat deepfake'ów. Gdzieby w porankach przybliżać tematy związane z cyberbezpieczeństwem, dezinformacją. Bo to jest pożyteczny program, to dlatego. Tak. Chcemy ratować. Bardzo pożyteczne. Kampanię realizujemy we współpracy z NASK, metody dezinformacji. Kamil Oleszkiewicz z NASK-u. Dzień dobry, tu oszust. To jest kolejny odcinek naszego cyklu. Zobaczycie spot, a potem o nim pogadamy i pogadamy też o naszych bliskich, którzy narażeni są na takie formy, no nie bójmy się tego słowa, oszustw. To jest prawdziwe oszustwo. Dzień dobry. Dobra. Wymieniony w spocie. Ja jestem wymieniony, że ja mam występować w spocie. No bo kazali w spocie. No bo kazali mnie. No bo kazali w spocie. Ja mam występować w spocie. W ogóle dlaczego ja jestem wymieniony, że ja mam występować w spocie? Że ja mam występować w spocie? Ej, kurwa, mać. Ja mam występować w spocie. W ogóle dlaczego? No, zamiast sprawdzić ich. Sprawdzić ich czymś. W ogóle dlaczego ja jestem wymieniony, że ja mam występować w spocie? No bo kazali mi występować w spocie. Tak, tam było trzech płatników tej kampanii formalnie. Kanał sportowy, Weszło TV i ja, bo miałem wystąpić w spocie. Miałem swoje rzeczy do wykonania w tym spocie i ten spot powstał. I był emitowany zgodnie z podpisanymi dokumentami. Pokażemy wam, jak to zrobić, aby nikt was nie wkręcił. Ani na Stana, ani na wnuczka, ani w żaden inny sposób. Na koniec wyszło im jeszcze na to, że skoro ta kampania nie została zrealizowana, bo nie znaleźli śladów, żeby była zrealizowana. Musieli niesamowicie szukać. To na pewno, jak informowałem, że mój telefon jest atakowany i moja rodzina jest atakowana, to była kampania NASK. Czy to nie ma, panie Stanowski, zbyt dziwnej korelacji, że tam pan wziął kilkaset tysięcy złotych, a tutaj pan dzisiaj wykonuje swoje obowiązki dotyczące phishingu, będąc już w kanale zero? W październiku, we wrześniu zeszłego roku wziął pieniądze za to, żeby robić, cytuję z pisma rządowego, pieniądze Boże, są za. Jakie barany. Nagranie postu dotyczącego phishingu w nawiasie z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, wymieniony imiennie, z publikacją na, ale widzisz, tu jest publikacja na Kasporanach, to jest dla mnie Matrix, ale tak. W tym momencie, czyli dobre pół roku, minimum pół roku, po tym jak ten Krzysztof Stanowski wziął pieniądze za podjęcie materiałów. Ale zdaj sobie sprawę, że on by wtedy powiedział, że materiał powstał we współpracy z bla bla bla. Phishingu, jego zaczynają phishingować. Staje się ofiarą phishingu. No. I wiecie, i to teraz się nie śmiejemy, bo każda ofiara tego, tylko czy to nie jest, mi chodzi, że jak teraz byśmy tego nie powiedzieli, bo to pewnie trochę przewróci, jeżeli taki ma pan Krzysztof oczywiście zamiar, to oczywiście trochę przewróci, ale czy to nie było tak, że atakują, ale mamy na to rozwiązanie i właśnie o tym zrobię program prospołeczny, bo to jest duży problem, bo do mnie dzwonią, a tam 700 tysięcy, tup. Im się wydaje, że jak nagrałem film o tym, że moja żona odbierała telefony, że nasze dzieci nie żyją, jak pod nasz dom podjeżdżała straż pożarna, jak podjeżdżała policja z informacją, że rzekomo ja poćwiartowałem żonę. Jak działy się naprawdę straszne rzeczy, to ja wtedy realizowałem zaległe kampanie, świadczenia dla NASK-u, bo to jest phishing. Tylko wy durni nawet nie wiecie, co to jest phishing. To jest co innego. Atak na telefon, o którym mówimy, to był spoofing. Może właśnie powinniście zacząć się interesować takimi rzeczami i oglądać takie programy, to byście może rozróżniali te pojęcia. Natarczywe dzwonienie do mnie z telefonów, które są wpisywane tak z dupy, to jest właśnie spoofing, a nie żaden phishing, więc tu wam się już nie zgrywa. Phishing, bo kurde, o czym oni mówili? Teoria, chociaż była i tak skrajnie kretyńska. No mi się wydaje, że nie phishing, oni chyba phishing mówili. Trudno było w nią uwierzyć, to ona nawet nie ma jak się zahaczyć.
Dobra, chłopaki, wy się możesz po prostu w dziennikarstwo nie bawcie. Może to są po prostu za wysokie progi. Macie te swoje ksywki dziennikarskie i niech to wam wystarczy. Ksywki dziennikarskie. Ale już nie próbujcie udawać dziennikarzy, bo nie jesteście w stanie zweryfikować i znaleźć czegokolwiek, nawet najłatwiejszych rzeczy. Nie zgadza się to, ile wzięto, nie zgadza się, za co wzięto, nie zgadza się, od kogo wzięto, nie zgadza się pisik ze spoofingiem, nic się tam w ogóle nie zgadza w tych waszych doniesieniach. I nie zdołaliście znaleźć najprostszych do znalezienia rzeczy, ani komunikatu NASK-u, ani filmów na YouTubie. No niczego. Jesteście totalnymi gamoniami. Nawet pisingami. Jak występujesz u siebie. Nawet pociesznymi. Pisingami. Nie wiem, do kogo was porównać. W sumie chyba nie ma bajek o głupkach. Więc nie wiem. Jest. Masz jakąś bajkę, Adam? Sąsiedzi jest o głupkach? No. No to możecie grać w bajce Sąsiedzi, tak mówi Adam. Nie wiem, nie oglądałem tej bajki. Ale fajnie. Być może to polecam. Jest coś dla was. Jakiś remake. No jest. Więc jesteś nie tylko przestępcą, nie tylko oszustem, nie tylko potencjalnym albo nie bankrutem, ale jeszcze pomawiaczem, który nie umie czytać pism, którym się posługuje. I ujadasz po prostu od miesięcy, mówię ci, że to jest nieprawda. Inni ci piszą w komentarzach, że masz braki logiczne w tym, co mówisz, ale nie słuchasz, bo już poszedłeś tą ślepą uliczkę z tymi rowerami rozdawanymi na Placu Czerwonym w Moskwie. No to nie tak, drogi Tomku. I zastanawiałem się, czy cię pozwać do sądu, bo trudno łatwiejszą sprawę. Ale jednak będę musiał wydać kilka tysięcy na prawników. A co uzyskam? A po co? No właśnie, jak można nagrać film i sobie zarobi. No nie? Ty jesteś na dzisiaj bankrutem, więc kasę od ciebie nie uzyskam. A tak sobie zarobię na tobie i jeszcze cię pogrążę. Przeprosisz mnie? Ale co mi z tego? Przecież i tak wszyscy się mają za kretyna. Więc co mi z tego, że ty mnie przeprosisz? Twoje słowa nie mają wielkiego znaczenia. No. Więc zastanowię się jeszcze, czy będę cię pozywał, bo po prostu nie ma sensu. Szkoda czasu, szkoda ale czasu. Może nie szkoda. Może strzelać do pustej bramki też trzeba. Nie wiem, no do pustej bramki strzelać. No. Pozwać, no na adwokata trzeba będzie wywalić, no. Chociaż tym filmem to na pewno zarobił na tego adwokata. Jest wielu napastników, którzy jak widzą pustą bramkę i piłkę, po prostu strzelają, nie zastanawiają się, czy to akurat bramka szalonego reportera. Więc może jednak. Nie wiem, przemyślę to. Drogie dzieci, chciałem wam pokazać, kim jest szalony reporter, nie tylko dlatego, że mnie zahaczył, chociaż to mnie w oczywisty sposób zmobilizowało. Szczerze mówiąc, mi najlepsze segmenty, według mnie, bo nie wiem, czy w ogóle całe to było potrzebne, aż tyle tego takie, bo nudy, zwłaszcza początek, strasznie nudny, trzeba było przecierpieć. Dopiero od trzeciego segmentu się zaczyna śmiesznie i wesoło. A tak to wiesz. Wam pokazać, jakie indywidua przebijają się w internecie i jacy ludzie zaczynają nam opowiadać o świecie i zgarniać łatwe lajki. Od takich tiktokowych czy youtubowych narośli nie jest się łatwo uwolnić, ale trzeba próbować. Ale może też chociaż jeden czy drugi farmazoniarz pomyśli sobie, kurczę, może jednak nie będę się pchał na afisz, bo mnie prześwietlą. Może nie będę z siebie robił sumienia, drogowskazu moralnego, bo mnie prześwietlą i wyjdę na idiotę i będzie wstyd. Może jakaś kariera youtubowa się skończy, zanim się zaczęła. To też by było pozytywne. Pozytywny skutek takiego filmu. I wreszcie może wy sami, słuchając jednego czy drugiego youtubera, nawet mnie, pomyślicie sobie, kurczę, chyba lepiej iść na spacer niż go słuchać. Tak, lepiej iść na spacer. No. Wielokrotnie skazany przestępca, aktualnie udający bankruta, lub też w drugiej wersji wielokrotnie skazywany przestępca, udający bogatego bankrut, robił karierę w internecie. Nie wiem, czy będzie robił dalej. Nie wiem, czy to mu zaszkodzić, czy nie. To w zasadzie nie moja sprawa. Sami sobie wybieracie bohaterów. Chciałem, żebyście mieli jak najwięcej wiedzy, a co z tą wiedzą zrobicie, to już jest wasza sprawa. W każdym razie ten przestępca i bankrut, lub też przestępca i osoba udająca bankruta, nie prowadzi w zasadzie w sieci żadnej działalności, której nie uznalibyśmy za szkodliwą. Żadnej. Całe życie cwaniakował, całe życie jechał na naiwności innych. No w sieci nie robi coś, co można powiedzieć, że... Ale w przeszłości co jakiś czas znajdował się ktoś, kto mówił, to on, za kraty go. Ja nie mówię, że za kraty, ale mówię, to on. Dobra, teraz lokowania, żeby nie było, że pieniądze... No, lokowania, no właśnie, to skoro lokowania, kup sobie NordVPN, można sobie wtedy fajne rzeczy oglądać i na YouTube, i nie tylko. No i kup sobie nasionka, kod rabatowy, Carioner.